Dobry, dzień dobry, witam Was 18 kwietnia w czwartek, w tej chwili 4 stopnie, odczuwalne 5 stopni, zachmurzenie 31%, szansa opadu 43%, umiarkowana jakość powietrza, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane. Najcieplej będzie od 13 do 16, 9 stopni, ale chłodek jest. Idziemy trochę na balkon, zobaczmy co tutaj słychać. Słoneczko nawet fajnie przygrzewa. Miłego dnia. Moje dzisiejsze zakupy z Biedronki, z koszyczka oczywiście. Włoszczyzna, barszcz ukraiński. Nie martwię się, że się rozmrozi, bo za chwilę będę gotować. Także wszystkiego dodam po trochę i ten barszcz również. Mam takie różne przyprawy do gulaszu, czosnek, barszcz dodam do smaku, lubię tak jako przyprawy. No i wiem, że to niezdrowe, ale bulion warzywny nieraz do smaku dodam. Morliny drobiowe, kiełbaski, piersi kurczaka, bardzo dobre, one są takie kruche, 93% mięsa, delikatna i ze smakiem. No rzeczywiście ja lubię, jest smaczna. No mój chlebek ulubiony na zakwasie żytni. Rzodkiewki dzisiaj były w promocji. Za dwa pęczki dostałam jeden pęczek za darmo. Był chyba po złoty 30 jakoś tak. Dwa ogórki. Pomidory malinowe dzisiaj były po 17 zł. Tak więc wzięłam sobie na kanapki. Koncentrat pudliszki, tutaj udo z kurczaka, surówka z porem w delikatnym sosie, serek wiejski bez laktozy, klasyczny. I za te zakupy zapłaciłam 76,50. Także to, takie to moje dzisiejsze zakupy. Zaraz biorę się za gotowanie barszczu. Barszczyk ugotowany, błyskawicznie dzisiaj poszło. Szybki obiad i smaczny. Zupa już gotowa. Barszcz ukraiński, także niech troszeczkę ustygnie i będę mogła jeść. I jest moja robótka, jej dalsza część. Niedawno Wam pokazywałam, że już kończę przody, a tu dalej jestem w przodach. Ale w związku z tym, że nie podobało mi się to, co było, sprułam znowu pod pachę i zrobiłam od nowa, dlatego ten kawałeczek tylko, dlatego że tutaj widzicie, że ja tutaj z tej strony od ściągacza, ze strony wewnętrznej, spuszczałam po jednym oczku. Więc tutaj automatycznie wzór się ściągał. I chciałam, żeby to ładnie wyszło, więc wymyśliłam, zobaczcie, jakie ładne zakończenie. O, takie. Pokombinowałam z jednej i z drugiej strony. Koniec tego wzoru. O, jak ładnie. I teraz jestem zadowolona. Teraz jestem zadowolona, bo wyszło tak, jak chciałam. No tak, to wymaga jakiegoś tam pomysłu, ale to, co było, też nie byłoby złe, tylko tak jakoś, no, inaczej wyszło tu, inaczej wyszło tu, a to nie, to nie w moim stylu. Musiałam zrobić tak, żeby mi się podobało i żeby to ładnie jakoś wyglądało. Także to jeszcze, jak się zrobi tak ładnie, porozszerza, to będzie bardzo ładne zakończenie części wzoru. Bo tutaj już idzie następna część, bo oczywiście. No i przede wszystkim musiałam tak zrobić, żeby ta połowa równa była z plecami. Bo inaczej. Oczywiście plisy nie liczę, ale zobaczcie, jak fajnie też z plisą jest. Ja nie zakończam plisy. Tu już mam zakończone ramiona, ale plisy ciągnę do końca i później będzie zszyta.
ciągnę do końca i z jednej, z drugiej strony i będzie pliska później gotowa. Także jeszcze tylko mi zostało wykończenie tej plisy i praktycznie już mogę powiedzieć, że przody są zrobione. A rękawy to, chociaż też będę robiła wzorem, to też mogą być schody, bo no jak będę oczka dodawać, no ale jak dodawać, to jest lepiej niż odejmować, bo tutaj w tym wypadku odejmowałam, więc jednak ten wzór się zmniejszał i w związku z tym no, musiałam coś pomyśleć, żeby to tak tu efektownie wyglądało. No i bardzo mi się podoba. Ten sweterek zostanie zblokowany i będzie wtedy inny efekt. Ale to już dopiero jak zrobię rękawy, poszywam i wtedy zblokuję i wtedy Wam pokażę. Także tak to wygląda. Nie pokazywałam, bo to w zasadzie wczoraj zobaczyłam, że no jednak nie. Wczoraj już tak późnym wieczorem podprułam. Dzisiaj to wyprostowałam. I tak mówię, zrobię to w ciągu dnia, żeby taki mieć umysł taki jasny, taki pełen pomysłów jakiś. No. I fajnie. Będzie fajnie wyglądać taki duży listek z jednej i z drugiej strony. I to tyle, co Wam dzisiaj chciałam pokazać. Bardzo mi się podoba właśnie wykończenie tej plisy, że nie trzeba później dorabiać. Chociaż jak nieraz też dorabiam, ale wolę od razu tak równocześnie, bo to jest po prostu... No już praca jest za jednym razem wykonana, że tak powiem. Także od razu robię dwie połówki na jednym drucie z plisą. I tutaj też już, tak jak mówiłam, ramiona są wykończone. Z jednej plecy i przód z jednej strony. A ja z jednej, z drugiej strony ciągnę plisę do takich rozmiarów, jakie mi są potrzebne.